Łukasz w Bydgoszczy, twoja 15. zawodowa walka. Opowiedz proszę trochę o przebiegu przygotowań, bo troszkę w Lublinie, troszkę w Warszawie one były chyba. Tak, no przygotowywałem się w Lublinie dosyć długo. Były to ciężkie treningi. Z początku już zacząłem od początku stycznia. W zasadzie nie wiedziałem jeszcze, kiedy będzie ta pierwsza walka, no ale w tym roku to jest ta pierwsza. Wypadło na 2 kwietnia, no dosyć bardzo, bardzo prestiżowa gala. Także będę miał gdzie się pokazać i na pewno to wykorzystam. Przygotowywałem się, tak jak mówię, no przez całe 4 miesiące. Na początku była to siłownia, dieta wysokobiałkowa, robienie siły. Teraz chciałem tą siłę dosyć poprawić, żeby poprawić mój bilans walk wygrywanych przez KO. Także pracowałem dużo nad siłą. No myślę, że to jakoś na pewno zaprocentuje i pokaże się na tej walce z jak najlepszej strony. Będę chciał wygrać przed czasem, czego nie ukrywam. Może się uda, zobaczymy jak wyjdzie. No i przygotowywałem się, tak jak mówię, ogólnie w Lublinie. No i też spędziłem tydzień w Warszawie. Były to 3 sparingi z Damianem Jonakiem, które też bardzo dużo mi dały. No wiadomo, jest to bardzo doświadczony zawodnik. Dużo wyżej jakby postawiony też ode mnie, no i troszeczkę tam cięższy, ale to są minimalne różnice wagi, także mogłem też się sporo nauczyć przy tych sparingach, za co Damianowi też dziękuję, jak i trenerom z Warszawy. No i myślę, że no pokażę dużo dobrego boksu, będzie co oglądać, także zapraszam do oglądania gali i no co mogę powiedzieć więcej. Co wiesz o swoim rywalu, można mu powiedzieć? No oglądałem tam jego walki, no tak jak mówiłeś sami, że idzie do przodu, jest to dosyć taki ambitny zawodnik. No postaram się go zastopować i skończyć przed czasem, bo nad tym pracowałem przez 4 miesiące ciężkich treningów, także zobaczymy jak to wyjdzie w ringu. No rywal jest dosyć mocny, boksował z Krzysztofem Bieniasem, tak, była to walka tam chyba 4 czy 6 rundowa, chyba 4 i też boksował z Cendrowskim, także no rywal dosyć dobrze, wtedy jeszcze był niepokonany jak boksował z Krzysztofem Bieniasem, teraz ma tam parę porażek, także no myślę, że jest jak najbardziej w moim zasięgu, no i tak jak mówię, pokażę bardzo dobrą walkę i dam z siebie wszystko. Tacy pięściarze, którzy właśnie idą do przodu ofensywnie, pasują ci stylem? No myślę, że to nie ma różnicy, powinien boksować z każdym, czy z takim, co idzie do przodu, czy z takim, co boksuje z kontry. Podpasowuję się do rywali i po prostu będę starał się narzucić swój styl. On idzie do przodu, ja też będę szedł do przodu. Mogę też odejść i boksować z kontry, także no zobaczymy. Podpasuję swój styl pod jego, tak aby być nad nim, czyli po prostu prowadzić przez całą walkę, mieć tą przewagę. No właśnie, mówiłeś o tym, że do tej pory mało wygrywałeś przed czasem z takimi pięściarzami, którzy się odkrywają. Chyba też łatwiej, żeby sobie ten bilans podreperować, bo wtedy jest więcej okazji, żeby ich skontrować. Tak. To też jest jakaś okazja, żeby dobrze skontrować i trafić czysto na brodę. No zobaczymy, czy mi się uda. Trzymam sam za siebie mocno kciuki, no i będę się starał po prostu wygrać przez KO. No i jak się nie uda, no to trudno. Wygram na punkty, nie ma innej możliwości. Albo tak, albo tak. Żadnej tam przegranej nie biorę pod uwagę, no bo po prostu nie mogę i jestem tak przygotowany, że po prostu to nie wchodzi w grę. Także no, dam z siebie wszystko, a tym bardziej wszystko i też chciałbym po prostu wygrać tę walkę przez knockout. Tak jak mówię, no przygotowywałem się ciężko, trenowałem bardzo dużo też przez 2 miesiące na siłowni, później doszły do tego treningi bokserskie, trzymałem dietę wysokobiałkową praktycznie, żeby budować tą masę mięśniową, żeby być silniejszym, no i myślę, że to jakoś zaprocentuje teraz. Ta praca na siłowni to była taka refleksja trochę po walce z Ukechem, który wyraźnie górował nad tobą siłą? Tak, myślę, że to też mnie zmotywowało do tego, no jak mówię, każda walka czegoś uczy i motywuje. Ja jestem takim zawodnikiem, że chcę się uczyć i dużo przyswajam tej wiedzy, jeśli chodzi o boks, no po prostu no, to jest mój teraz zawód i chcę się wspinać na sam szczyt. Także myślę, że ta walka też mnie zmotywowała do tego, żeby po prostu popracować nad tą siłą i wytrzymałością, bo taką siłową. No Ukech był dosyć silnym zawodnikiem, no i stawiając mnie teraz naprzeciw niego, to myślę, że byłaby duża różnica. Nie boksowałeś od 5 miesięcy, jak duży głód boksu w tobie siedzi? No bardzo ogromny, już się nie mogę doczekać jutrzejszej tej adrenaliny, wychodzę, wiem, że to jest to, tu gdzie czuję się najlepiej, także no myślę, że pokażę bardzo piękną walkę i dam z siebie wszystko, bo to wszystko we mnie tak siedzi i tłumi się ta cała adrenalina, te emocje, także jutro wszystko wyjdzie w ringu.
Czyli ta otoczka tej wielkiej gali, gdzie główną walką wieczoru będzie pojedynek o Mistrzostwo Świata, wpływa na ciebie jedynie mobilizująco, żadnych dodatkowych nerwów z tego tytułu nie czujesz? Nie, to jest taka piękna adrenalina, kocham to uczucie. Wychodzę właśnie do ringu, staję naprzeciwko zawodnika, czy właśnie na wadze, patrzę się na niego prosto w oczy i wiem, że muszę wygrać i że muszę postawić wyżej poprzeczkę niż on ją stawia, także to jest coś pięknego, co bardzo kocham w tym sporcie. I no myślę, że to właśnie motywuje i daje jakąś tam satysfakcję z tego wszystkiego, prawda?